Cześć, no słuchajcie, ledwie skończyłem nagrywać poprzedni unboxing, dostałem informację, że mam kolejną przesyłkę, tym razem ze strefy kostek. No i jest tu kilka rzeczy, które chciałem wam też pokazać. Dobra, no i jakie to są rzeczy? Przede wszystkim Lubest Pro, który ma mieć konsystencję jak gęste maru. Będę testował, sprawdzę. Więc to jest pierwsza rzecz. Co jeszcze wam chciałem pokazać? Zamówiłem w końcu Ready Cube'a, bo ta kostka jest bardzo mi się podoba. O, nieprzesmarowana. Wyrobiony, chodzi bardzo lekko, bardzo fajnie. Dlaczego mi się podoba? Dlatego, że to jest układanka bardzo mocno intuicyjna. Tak, i moim zdaniem ma duże szanse, w sensie, gdyby ktoś chciał zastąpić kloka układanką taką, którą może coś widać, no to ja właśnie stawiałem na Ready Cube'a. Dobra, obniżę trochę kadr, żeby lepiej było widać. Teraz tak, druga rzecz, którą kiedyś miałem i... O! I pomyślałem, że szkoda, że się pozbyłem. No to Axis Cube, tutaj kolorowy. I sam nie wiem, czy kolorowy jest trudniejszy, czy czarno-biały jest, czy czarny jest trudniejszy. To jest od Meilonga Axis i był tylko kolorowy, więc go wziąłem. Taki. Tak, to się układa jak kostkę 3x3. Tak, tylko jest ona lekko przesunięta jakby. Tak, bo tu jest center. Tu i tu. Tak, ciekawa kostka. Więc to już jest 2. Teraz dojdziemy do tego. 3 z dziwactw kolejnych. Pyramorphix od Kii tym razem. Tak. Polubiłem też tą układankę, bo to jest... A jest ostrzył. Bo to jest. Co to jest? To jest kostka 2x2, tak naprawdę. Dobra. No i z takich właśnie dziwnych jeszcze. To zamówiłem Bandage Cube. Oj. O, widzę, że już nie sprzedam tej kostki. Znaczy, zniszczyło się pudełko. To jest Bandage Cube. Od Z-Cube'a, czyli już taki gotowy, bo są takie z, od Vitadenu chyba, gdzie nie są gotowe. Co to jest Bandage Cube? To jest kostka 3x3, ale ona jest bandaged, nie zabandażowana, tylko zbandowana, czyli zgrupowana. Tak? To znaczy tak jakbyśmy mieli tutaj sklejony na przykład center i krawędź, tutaj zrobione takie bloczki i tak dalej. No i ponoć to jest najtrudniejsza wersja. Otóż się nam blokuje, tak? Ponoć jest to najtrudniejsza wersja. Tak mi przynajmniej... ponoć to jest najtrudniejsza wersja. Tak mi doradzał przynajmniej Bobikson. Tak, więc mam nadzieję, że tak jest. Na razie mam problemy nawet z pomieszaniem. O, dobra, udało się. No, jestem ciekaw tej kostki i ciekaw jestem, czy ja sobie z nią poradzę bez tutoriala. No, w razie czego wiem, gdzie szukać. Dobra, figury odstawiamy. No i tutaj kostka, o którą parę osób mnie pytało i stwierdziłem, że dobra, zamówię. Czyli Tender Club V3. Tak, tak to wygląda. Pudełko, tu jest nawet... Coś jest tam w tym pudełku. Dobra, nic ważnego. Tak, Tender Club V3. Zerknijmy sobie do tej kostki. Mam nadzieję, że pamięci starczy. Więc mamy kostkę. Kolory, no takie standardowe fluo bym powiedział. Żywe, jasne. Tak. Zerknijmy do klocka. Ale to ciasna. No, zdecydowanie. Wczoraj się natknąłem na opinię, że to jest taki Falk Power, ale zdecydowanie nie. To znaczy, nie mam przy sobie tutaj na górze Falka Powera, ale moim zdaniem nie. Torpeda jest za cienka. To wszystko. Magnetyczne oczywiście jest.
Nie widzę, nie wiem, jakie tam są magnesy. No, zerknijmy pod centra. No, ale rzeczywiście, urodzi wyraźne skojarzenia z Falkiem Powerem. Sprężyna w sposób bardzo charakterystyczny tutaj zwinięta. No i co? No, szału nie ma, powiedziałbym. Takie wrażenie sprawia pewnej suchości. Sprawia wrażenie suche, lekko lokujące. Będę musiał porównać to z poprzednimi wersjami tej kostki, dlatego że ona miała dosyć charakterystyczną budowę. Tutaj trochę z tego zostało, jak widzę, jeżeli chodzi przynajmniej o stopkę. Tender Club V1 to była moja główna kostka w swoim czasie. Bardzo ją lubiłem i to była taka kostka, która wyszła z serii budżetowych i wielu osobom się ona podobała. Natomiast później przyszła wersja druga i to była chyba też jedna z moich pierwszych recenzji tej wersji drugiej, jaką w swoim czasie robiłem. I co, ta wersja druga to w pewnym czasie, w bardzo krótkim czasie, okazała się dosyć dużym rozczarowaniem, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, ponieważ była po prostu wolna. Ona była przekombinowana, miała bardzo dużo elementów chatrzących i była po prostu wolna. No i nie wiem, czy Mofangę tutaj tą serią Tender Club V3 chce się jakoś zrehabilitować. No, nie wiem. Tak, z tych wszystkich rzeczy, które tutaj widać, czy jak widać, dla mnie oczywiście najważniejsze są te dwie rzeczy, czyli Smar i Tender Club V3, ponieważ ja generalnie lubię kostki 3x3, ale też bardzo się cieszę z tych kostek zmiennokształtnych, ponieważ będę miał trochę radości teraz w tym przeziębieniu, żeby trochę je poukładać. Mam nadzieję, że się podoba. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się, pa.